do Karpacza przeniosło się forum ekonomiczne z Krynicy, a na tym forum i politycy, i ekonomiści, i eksperci, i ci najmądrzejsi, czyli dziennikarze, wśród nich Jakub Wiech, redaktor, zastępca naczelnego portalu Energetyka24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak atmosfera w Karpaczu? Jest, powiedziałbym, tak jeszcze lekka konsternacja, no bo wiadomo, tutaj większość towarzystwa przyzwyczajona jest do tego, że we wrześniu spotykamy się w Krynicy, aczkolwiek muszę przyznać, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania i wszystko jest zrobione bardzo dobrze pod względem zarówno zabezpieczenia pandemicznego, jak i też przeniesienia atmosfery, no wyjątkowej atmosfery forum ekonomicznego tutaj do Karpacza. Jakie tematy dominują? Jak rozumiem, wszystko w cieniu pandemii, nowe miejsce, zamknięci w hotelu. Państwo jesteście i to się samo narzuca, aby rozmawiać o tym, jak będzie wyglądać gospodarka, także energetyka w czasie pandemii i kiedy ona kiedyś minie, to także i po pandemii. W pewien sposób tak, natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o sytuację, którą ja się zajmuję, no to dzisiejsze news ze strony Ministerstwa Klimatu stał się tym głównym tematem wiodącym, mianowicie aktualizacja polityki energetycznej Polski, która nieco przyspieszyła nam ścieżkę dekarbonizacji naszego, co w tym momencie, jeżeli chodzi o energetykę, skierowaną w stronę obecnego tutaj pana ministra Michała Kurtykę. To na szczęście zdążył już szef resortu klimatu wydobrzeć po chorobie, którą przychodził, bo on sam miał koronawirusa. Na szczęście cieszymy się, że jest już ze nami. Natomiast w tym momencie no, faktycznie wszyscy pytają o aktualizację polityki energetycznej Polski, dalsze procedowanie tego programu transformacji naszego kraju w kierunku gospodarki coraz mniej emisyjnej i nastawionej na realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jaki ten plan ma szczegóły? Bo ja widziałem tylko poszczególne liczby w nim zawarte i on chyba trochę się różni od tych poprzednich planów. Różni się tym, że zakłada znacznie bardziej forsowną dekarbonizację polskiej energetyki. Tak jest, tutaj dekarbonizacja jest znacznie szybciej, natomiast oparty jest ten plan na dwóch filarach, to znaczy, jak pan minister powiedział mi w wywiadzie, na rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, a także na rozwoju energetyki jądrowej, więc to będą te fundamenty naszej transformacji, jeżeli chodzi o moce zainstalowane. Na to wszystko osadzony jest trzeci filar, czyli sprawiedliwa transformacja w kierunku inicjatyw oddolnych i tam będą też bardzo duże środki przekazane na właśnie inicjatywy lokalne, które też będą bardzo istotnym elementem tej drogi do zmniejszenia emisyjności naszej gospodarki. O ile nic się nie przydarzy, to omówimy sobie z panem redaktorem ten nowy plan, kiedy pan redaktor już wróci do Warszawy na spokojnie. Tylko jedno pytanie szczegółowe. Czy ten plan zakłada powrót wiatraków na lądzie? W tym momencie toczą się prace dotyczące liberalizacji tak zwanej ustawy odległościowej, czyli dokumentu, który wstrzymał rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, więc myślę, że możemy się spodziewać pewnego powrotu branży wiatrakowej także i w tym zakresie. Natomiast no, kluczowe moce, te najważniejsze, największe moce, jeżeli chodzi o wiatraki, będą jednak kierowane na Bałtyk. Tam mają współpracować dwa nasze czempiony energetyczne, czyli Orlen oraz Polska Grupa Energetyczna. Jakub Wiech przy telefonie Popołudnia Wnet prosto z Karpacza. Dziś się odbywa tegoroczne forum ekonomiczne, do tej pory z Krynicą jednoznacznie kojarzone. Niemcy miały swój plan, a może cały czas mają, jak zrobić transformację. Napisał pan o tym książkę Energiewende, czyli nowe niemieckie imperium. Miało się opierać na gazie, który miał płynąć głównie z Rosji i to głównie po dnie Bałtyku. Teraz zdaje się Rosja ma problem, czy Niemcy mają problem, jak z jednej strony skarcić Władimira Putina za to, co robi na Białorusi, a zwłaszcza co robi wobec Aleksego Nawalnego w Rosji, czyli za próbę zabójstwa głównego opozycjonisty w Rosji, a z drugiej strony utrzymać lukratywne kontrakty gazowe. Jak starają się tą kwadraturę koła rozwiązać Niemcy? Niemcy przede wszystkim mają ten problem, że nad gazociągiem Nord Stream 2 ciąży ryzyko, potężne ryzyko amerykańskich sankcji. Waszyngton jest bardzo zdeterminowany, żeby gazociąg Nord Stream 2 pogrzebać, żeby on się nie udał i żeby amerykańskie restrykcje
go pokonały. Natomiast no, część prawa Nawalnego jest dla Niemiec pewnego rodzaju szansą czy pretekstem, jeżeli chodzi o możliwość wyjścia z twarzą z tej sytuacji. Bo tu chodzi oczywiście o rolę Rosji jako partnera gospodarczego Niemiec, ale także też, żeby wyraskać się z przedsięwzięcia, które ma coraz mniejsze szanse powodzenia. I myślę, że Niemcy postąpią tutaj tak, jak to wskazał Friedrich Merz, jeden z kluczowych polityków CDU, czyli partii Angeli Merkel. Mianowicie na memorandum, moratorium na budowę Nord Stream 2 i wstrzymają ją na pewien czas. Tutaj jest zaproponowany okres 2 lat i budowa będzie stała przez ten czas w nadziei, że zmieni się układanka polityczna w Stanach Zjednoczonych. I tam mamy zapasem już wybory prezydenckie, także wybory do kongresu, a jeżeli ten okres faktycznie wyniesie 2 lata, to być może Niemcy zahaczą też o kolejne wybory do kongresu i będą liczyć, że zarówno kongres, jak i administracja prezydencka będzie mniej antyrosyjska. I dzięki temu ich projekt nabierze nowy szans na powodzenie. Ale czyli jak rozumiem, tą tragedię, jaką była próba zabójstwa, otrucia Aleksiego Nawalnego, prawdopodobnie, najprawdopodobniej przez Kreml, trochę przykryje to, co i tak jest faktem, czyli niemożliwość skończenia gazociągu wywołanego tym, że są sankcje amerykańskie. To znaczy tak, tutaj mamy próbę pewnego właśnie wykorzystania momentu celem stworzenia pozorów, że w grę wchodzi faktycznie reakcja na zabójstwo, na przypadek zabójstwa Nawalnego, natomiast no, Niemcy przymykali okno na znacznie gorsze rzeczy, jeśli chodzi o postępowanie Rosji i żeby nie być dosłownym, można tutaj wymienić zarówno Anschluss Krymu, jak i wywołanie wojny na wschodzie Ukrainy, a także zestrzelenie pasażerskiego samolotu MH17. Więc dziwi, że tutaj nagle ujęli się za Nawalnym, chociaż no, już nie tak dawno zupełnie ignorowali sprawę Skripalu. Chociaż być może to jest ta kropla, która przelewa czarę goryczy. Dwa lata odroczenia budowy gazociągu to nie jest za długo dla Niemiec, to nie zaburzy tego rytmu transformacji, wyłączania kolejnych bloków jądrowych u naszego zachodniego sąsiada i w te miejsca montowania bloków na gaz? To faktycznie może zaburzyć niejako rytm transformacji, natomiast nie jest to coś, co byłoby końcem Energiewende. Myślę, że po pierwsze, no, jeżeli spojrzymy na mapę gazociągów w Europie, no to zobaczymy, że do gazociągu Nord Stream 2 budowanego już w tym momencie dostosowuje się infrastruktura w Niemczech, w Austrii, w Czechach, która ma rozprowadzać ten gaz wysyłany przez podnie Bałtyku. Chociaż z tego względu odrzucenie tego projektu jest mało realne. Niemcy oparli w dużej mierze swoją transformację na koncepcji swojego kraju jako centralnego hubu energetycznego, hubu gazowego w Europie. Więc myślę, że to po prostu są gotowi poświęcić rytm transformacji, spełnienie celów, które sobie postawili, jeżeli chodzi o pewne etapy jej, na rzecz właśnie wykonania jednak tego projektu bardzo ważnego, który w tym momencie jest no, wisi na włosku ze względu na postawy Stanów Zjednoczonych. To jest jeden element. Drugi element, który wyłapał w tekście dla Die Welt korespondent tej gazety w Polsce, to jest to, że Warszawa bardzo się cieszy z tej decyzji, bo ma własny interes. I czy to przypadkiem nie powstrzyma wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2, że Niemcy to odczytają jako sukces Warszawy i to sukces, który może się przełożyć na to, że to właśnie Polska stanie się lokalnym hubem gazowym, a nie Niemcy. Filip Fritz, który napisał artykuł dla Die Welt, właśnie tym, o czym mówi pan redaktor, popełnił troszeczkę no, coś w rodzaju manipulacji, to znaczy zestawił gazociąg Nord Stream 2 z gazociągiem Baltic Pipe. Zupełnie inne moce. Że są zupełnie inne moce, a on to po prostu porównał jako bezpośrednią konkurencję. Baltic Pipe nie konkuruje z Nord Streamem bezpośrednio. Baltic Pipe to jest gazociąg, który przede wszystkim ma uniezależnić Polskę od rosyjskiego gazu i to na to ma w pierwszej kolejności iść moc przesyłowa tego połączenia, które jest, przypomnijmy, 5-krotnie mniejsza niż moc gazociągu Nord Stream 2. Poza tym no, w tym momencie Niemcy i tak są eksporterami gazu, więc Nord Stream 2 jedynie wzmocni ich pozycję na tym rynku. Dlatego nie sądzę, żeby tutaj akurat Baltic Pipe mógł być postawiony jako konkurencja Nord Streamu.
bardziej myślę, że dla polityki niemieckiej odpuszczenie Nord Streamu byłoby przyznaniem racji Amerykanom i katastrofą z punktu widzenia relacji transatlantyckich, relacji, na które wpłynęła postawa administracji Trumpa, który przy każdej okazji, no można powiedzieć wprost, szkaluje Niemcy i wytyka im błędy zarówno w relacjach z Rosją, jak i postępowanie w ramach NATO. Dwa lata, patrzę na kalendarz, za dwa lata, jeżeli zostaną wznowione prace, to jeszcze trochę potrwa, zanim zostaną ukończone, to już w Polsce będziemy mieli Baltic Pipe, będziemy mieli niezależność gazową od Rosji. Dla Kremla to może być kłopot, bo przynajmniej straci możliwość przez te dwa lata, żeby wywierać wpływ na Warszawę. Na pewno Rosjanie muszą się pogodzić z tym, że sytuacja na rynku gazu w Europie Środkowej jest jednoznacznie negatywna względem ich interesów i wymknęła im się już w tym momencie Ukraina, która nie kupuje gazu od bezpośrednio. Wymyka się Polska, Litwa zbudowała swój gazoport, tak samo Chorwaci budują swój. Coraz więcej rynków się łączy i to uniemożliwia Rosjanom szantaż gazowy, więc Gazprom chwieje się w posadach, jeżeli chodzi o swoje moce wpływu w Europie Środkowej i przez to Rosjanie tracą na znaczeniu, jeżeli chodzi o możliwości wywierania wpływu politycznego w obrębie właśnie rynku Europy Środkowo-Wschodniej. To już ostatnie pytanie o kwestię polską. Na ile Polska będzie miała szansę, aby rzeczywiście trochę może zmanipulowana, żeby słowa korespondenta Die Weltu z Polski stały się faktem, żeby nad Wisłą był hub gazowy dla Europy Środkowej i w tej sytuacji Niemcom może skończą za dwa lata, za dwa i pół Nord Stream 2, ale już nie będzie im do niczego potrzebne, bo nie będą tyle gazu potrzebowali, bo nie będą mieli komu go sprzedawać dalej. Polska zbuduje swoją strategię gazową w oparciu o rynki Trójmorza i to nasze nadwyżki mają iść na rynek środkowoeuropejski, czyli być może regionalnie będziemy w stanie konkurować z Gazpromem, aczkolwiek w pewnym ograniczonym zakresie, bo te moce, które w tym momencie są w dyspozycji Rosjan, są znacznie większe. Natomiast jesteśmy w stanie jako kraj sformułować blok państw, który obniży możliwości wpływu politycznego Gazpromu na rynki i na państwa w Europie Środkowej. I myślę, że do tego zmierza polityka Warszawy i za to trzymam kciuki. Powiedział Jakub Wiech prosto z Forum Ekonomicznego w tym roku. Skarpaczanie z Krynicy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia.